Takiego przyspieszenia w obszarze budowy ścieżek rowerowych w Krakowie dawno nie było. Rok 2018 zapowiada się rekordowo pod tym względem. Łącznie w mieście powstanie prawie 18 km nowych ścieżek rowerowych. W budżecie miasta jest na ten cel zarezerwowanych ponad 66 milionów złotych. Jak to się wszystko rozpocznie i zakończy, tak, to może to wtedy orzekniemy, myślę, że pod koniec tego roku, że to był przełomowy rok. Wśród kluczowych inwestycji rowerowych jest budowa ścieżki rowerowej wzdłuż całej ulicy Kamieńskiego w Krakowie. Połączy ona odcięte do tej pory rowerowo południowe dzielnice Krakowa z centrum. Teraz jazda na rowerze po Kamieńskiego nie należy do przyjemności. Najbardziej spektakularnym elementem będzie kładka pieszo-rowerowa nad torami kolejowymi i ruchliwą czteropasmową Powstańców Śląskich. Po możliwie najbardziej wypłaszczonym terenie będzie porządna infrastruktura rowerowa. Jest też zielone światło dla rozbudowy infrastruktury rowerowej na północy Krakowa. Rowerzyści nie będą musieli już dzielić chodników wzdłuż Piasta, Kołodzieja, Srebrnych Orłów i Wiślickiej, czy Strzelców i Pilotów. Na tym nie koniec. Ścieżki rowerowe powstaną także w innych częściach miasta. Lista jest długa. Spora część z nich powstaje w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych. W zasadzie w ZIT-ach o to chodzi, że łączymy gminy ościenne. Nowe ścieżki mają być gotowe do końca roku.